Siemanero, Elo Morelo. Nie będę obijał w bawełnę, świetnie się bawiłem przygotowując pierwszy film o bajkach dla dorosłych, dlatego od razu po publikacji zacząłem rozkminiać, kiedy część numer 2. Nie mówiąc już oczywiście o tym, że dostałem parę wiadomości i komentarzy, które karciły mnie, bo nie zawarłem w filmie waszego ulubieńca. Dlatego, żeby się oczywiście przypodobać, też wziąłem je pod uwagę. Kto nie widział pierwszej części, to nic nie szkodzi, będzie podlinkowana w opisie tego filmu i gdzieś tam na końcu. Zaraz zaczynamy, ale zanim to zrobimy, to subskrybuj kanał, a nigdy więcej nie będziesz już musiał wzywać taniego egzorcysty. Egzorcysta za niecałe 300. No dobra, off we go. No to jak już zaczęliśmy od demonów, to na miejscu 10 Egzorcysta. Jest to polska produkcja od Spinka Studio, tych samych co Blok Ekipa, a Egzorcysta powstał jako serial oryginalny dla platformy Showmax, która to była, ale się zmyła. Nie lękajcie się jednak, bo Egzorcysta za niecałe 300 dostępny jest teraz na platformie Netflix i każdy może już śledzić przygody głównego bohatera, czyli egzorcysty Bogdana, Marcinka, jego pomagiera, księdza Natana i oczywiście najróżniejszych diabelskich demonów. Diabelskich demonów, które to zazwyczaj śmiecą i po prostu jajami i nic więcej. Nie pytajcie, tylko to po prostu trzeba obejrzeć. Go to Netflix, watch it! Numer 9, a tutaj ostatni chyba klasyk, którego nie ująłem w poprzedniej części, czyli Simpsonowie. Myślę, że rodzina Simpsonów jest dość mało hardkorowa w porównaniu do niektórych pozycji na tej liście. Ale jako, że jest z nami już 1000 lat, no może nie 1000, ale prawie tyle co ja jestem na tym świecie. Więc takie klasyki trzeba doceniać. Na chwilę, w której nagrywam ten materiał, Simpsonowie mają już na koncie 32 sezony, dzięki czemu serial jest najdłużej puszczanym amerykańskim sitcomem w historii, czy najdłużej puszczanym amerykańskim serialem w historii. Nie będę się tutaj rozmieniał na drobne, bo to show zna chyba każdy. Opowiada oczywiście o historii amerykańskiej rodzinki. No wiecie, mama, tata, brat, siostra i mała siostra. Ojciec głupawy, matka nieco mniej głupawa i jakoś tam to leci. Sam chętnie oglądam, wersję kinową widziałem nawet 2 razy. Dobra rozrywka. Pod numerem 8 nowość od Netflixa, czyli Midnight Gospel. Ten serial jest bardzo inny niż wszystkie za sprawą tego, że jest to swojego rodzaju podcast, taki jakby wywiad między głównym bohaterem i różnymi gośćmi, do którego zostały dorobione dość kolorowe i krzykliwe wizualizacje. Główny bohater jest tak jakby kosmitą, który to posiada nielicencjonowany symulator światów, do którego sobie wchodzi i dzieją się różne dziwne rzeczy, opisywane przez niektórych recenzentów jako jazda na kwasie. Mnie nie porwało, ale myślę, że ze względu na swoją specyficzną naturę znalazło lub znajdzie spore grono fanów, więc dajcie szansę. Numer 7. Daria, czyli kolejny animowany sitcom, który leciał w MTV w latach od 1997 do 2002. What's wrong with you? Don't worry, I don't have low self-esteem. It's a mistake. I'll say. I have low esteem for everyone else. A opowiada ono, jak się można domyśleć, po tytule o Dari, czyli amerykańskiej nastolatce o humorze złośliwym, ale inteligentnym. No i o jej znajomych oczywiście, ale to ona jest tutaj główną postacią. Co prawda minęło już 20 lat od czasu, kiedy to ostatni odcinek został wyprodukowany, ale na fali nowej mody wracania do przeszłości możemy wyczytać, że w 2020 roku Comedy Central wykupiło prawo do serialu i trwają przygotowania do tak zwanego spin-offu o nazwie Jodie, która będzie osadzona w tym samym miasteczku, ale będzie się kręcił nie wokół Dari, a jej koleżanki właśnie Jodie. Nie mogę się doczekać. Raisins? Raisins are nature's candy. Then why do they have to cover them with chocolate to sell them at the movie? I dalej, numer 6, a tutaj rozczarowanie. Produkcja stworzona dla Netflixa przez tych samych twórców, którzy są odpowiedzialni za Simpsonów,
Tym razem jednak historia usadowiona jest w magicznym świecie elfów, wróżek, jednorożców, czarów, ogrów i takich tam, czyli generalnie fantasy. Główna bohaterka to księżniczka Bin, do tego zbuntowany elf Elfo i osobisty demon księżniczki Lucy. Lucy, bo Lucifer. Get it? No i oczywiście masa mniej lub bardziej śmiesznych postaci pobocznych i jakoś fabuła się kręci. Moim zdaniem bardzo fajnie się serial ogląda, chociaż najnowsza, trzecia część jest nieco zbyt zagmatwana i nie zawsze ma sens, moim zdaniem w każdym razie. Ale akurat o sens w tym serialu to nie bardzo chodzi. Niech jednak bajkowy setup was nie zwiedzie, bo pomimo tego, że serial ma sporo w sobie przemocy, rozmów o piciu, alkoholu, seksie, narkotykach itd., więc ja bym raczej dzieciakowi tego nie puścił. Stanowczo 16+, przynajmniej. 5. Archer. Jest to serial o tajnej agencji wywiadowczej, a jej głównym bohaterem jest Sterling Archer, który ogólnie w swoim życiu prywatnym zbyt wiele nie osiągnął, ale przynajmniej jest zabawny, dużo pije i bzyka. Historii dodaje pikanterii fakt, że szefową tej agencji właśnie jest nie kto inny, a matka Archera. To oczywiście stwarza zabawne i często napięte sytuacje. Serial miał swoją premierę w 2009 roku i jest z nami już ponad 10 lat. A kolejny sezon jest w produkcji, która została niestety nieco opóźniona przez to, czego nazwy nie można wymawiać. Tak czy owak, 11 sezonów jest na Netflix, więc jeżeli komuś odpowiada tego typu humor i dość nietypowa animacja, to będzie miał co oglądać podczas długich, zimowych wieczorów. Na siłownię. A to ci dowcip. Straciłaś rozum? Zaraz stracę. Tak? Bo właśnie pozbawiłeś mnie zestawu barowego Stubena. Ha! Ty pozbawiłaś mnie niewinności. O, przestań. Zrobiła to Brazylijka, gdy miałeś 13 lat. 12. I dlaczego Nikolaj Jakow, szef KGB, ma bezpośrednią linię do ciebie? A pod numerem 4, produkcja Netflixa o dorastających nastolatkach i ich burzy hormonów, czyli Big Mouth. Mamy tutaj kilku młodych bohaterów, którzy wchodzą w wiek dojrzewania, a w tym czasie, wiadomo, myśli się tylko o zbereźnych rzeczach i przez to właśnie pojawiają się takie jakby demony, które są ucieleśnieniami buzujących hormonów i cała historia w sumie kręci się wokół tego. Tego, że hormonalne demony kuszą naszych młodzików do robienia głupot. Girls are horny too. I faktycznie, na papierze brzmi to dość głupio, ale moim zdaniem serial ma też walor edukacyjny, bo jednak mało jest takich seriali, które mówią o tematach trudnych, takich jak na przykład menstruacje, popęd seksualny czy ogólnie dojrzewanie. Nie dla dzieci, ale dla nastolatków jak najbardziej. Must see. No i zaraz podium, ale zanim na nie wejdziemy, to jak zwykle przypominam, po pierwsze, jak ci się ten film podoba, to daj mi okejkę w postaci łapki w górę, żeby algorytm YouTube czuł się nasycony i polecał ten film też innym. A po drugie, odwiedź kanał, a tam sporo innych ciekawych filmów. Obejrzyj koniecznie. No i oczywiście zostaw suba, dzięki temu nie przegapisz kolejnego nowego filmu, a ten wpada na kanał co weekend. No więc, wracając do listy, na miejscu trzecim Brickleberry. Brickleberry, czyli siostrzany serial wspominanego w poprzedniej części Paradise PD, jest oczywiście własnością Comedy Central i pewnie będą blokowali mi klipy tutaj, więc z góry przepraszam, że będę raczej używał tutaj tylko obrazków, bo nie chcę, żeby ten film był po prostu zdjęty. Tak czy owak, w odróżnieniu od Policji z Paradise, Brickleberry opowiada o parku narodowym i ekipie przy nim pracującej. Czyli oczywiście tak, głupawy szeryf, piękna blondzia i lesbijka przy kości, która jest w niej nieszczęśliwie zakochana. A do tego czarnoskóry pomager i cwany mały misiek. To tylko niektóre z postaci, które zapewniają humor jadący po bandzie i jak już wspominałem w mojej poprzedniej części, to jest coś, czego moim zdaniem brakuje wielu obecnym produkcjom tego typu. Zatem serio, jeśli lubicie głupawy humor, ale taki na maksa, to ten serial jest dla was. I numer 2, a tutaj mamy Close Enough, początkowo dostępne na HBO Max, a potem na Netflixie. I z tej platformy właśnie ja go znam. Good night. Night. It's
It's only 7:30 and our daughter's in bed. A tutaj mamy za to serial, z którym wielu starszych, zwłaszcza widzów, może się utożsamiać. Pewnie niekoniecznie młodsi widzowie, dopiero dorastający, ale kto wie. Chodzi o to, że w tym przypadku głównymi postaciami jest para po 30 i ich znajomy. Też para, ale taka, która się rozstała, ale żyje ze sobą nadal w pozytywnych relacjach. Do tego ci pierwsi mają młodą córkę i tak sobie w sumie wspólnie żyją na chatówce. Z serialem można się utożsamiać, bo opowiada o tym, jak to na przykład jest, gdy w pewnym momencie się budzisz i zdajesz sobie sprawę, że to już nie te czasy, nie te ciało i chlanie do rana na przykład to nie jest najlepszy pomysł. A poza tym to w ogóle trzeba się ustatkować i tak dalej, i tak dalej. No bo wypada. No i już, to jest to. Póki co, dostępny jest tylko jeden sezon, ale do drugiego premiera jest zaplanowana już w 2021, więc moim zdaniem warto czym prędzej nadrobić i wyczekiwać kolejnych odcinków. No i numer jeden, BoJack Horseman. Tutaj prawie moja głowa spadła przez to, że nie był ujęty w pierwszej części, więc voilà. Historia opowiada o życiu konio-człowieka, tak dobrze słyszeliście, który jest aktorem, który ma za sobą już lata świetności w swojej karierze i próbuje rozkminić sobie, co by tutaj ogarnąć, żeby wrócić na szczyt. Czy mu się to uda? Oczywiście główną beką sitcomu jest to, że część bohaterów jest, nazwijmy to, normalna, a część, tak jak BoJack, to zwierzęta ludzie. Seria posiada już 6 sezonów i niestety nie zapowiada się, żeby było więcej, bo oficjalne źródło podaje, że sezon 6 miał być ostatni. Ale wiecie jak jest, jeśli seria ma taką rzeszę fanów jak ta, to niewykluczone, a wręcz jest wielce prawdopodobne, że może inna stacja czy platforma wykupi prawa i zamówi kolejne sezony. Zatem trzymamy kciuki. I jak Wam się podobało? Myślę, że na część trzecią nie ma co liczyć zbyt prędko, ale za jakiś czas kto wie, bo te seriale to teraz wyrastają jak grzyby po deszczu. Jak dotrwaliście do tego momentu, to wielkie dzięki. Jakbyście tylko się upewnili, że kliknęliście łapkę w górę, to bym był mega wdzięczny. Sprawdźcie też inne filmy, a potem klik, klik, suba. Do zobaczenia za tydzień oczywiście, jak zwykle. Bajo, jajo.